Przed nami w programie pracowniczych planów kapitałowych pierwszy automatyczny zapis pracowników. Oznacza to, że każdy pracownik w wieku od 18 do 55 roku życia zostanie automatycznie zapisany przez swojego pracodawcę do programu pracowniczych planów kapitałowych, chyba że zdecyduje inaczej i przed ustawowym terminem 1 kwietnia 2023 złoży do pracodawcy rezygnację z przystąpienia do programu. Okres pandemii i czas zmian gospodarczych w wyniku wojny w Ukrainie powodują, że trudno jest oszacować zainteresowanie pracowników przystąpieniem do programu pracowniczych planów kapitałowych. Pomimo, że wszystkie argumenty przemawiają za tym, że pracownik ma same korzyści wynikające z udziału w tym programie. Obserwując podobne programy wdrożone w Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelandii, obserwujemy, że na etapie wdrożenia partycypacja w tych programach była też niska. Dzisiaj dane mówią, że w Wielkiej Brytanii to partycypacja na poziomie 88%, zaś w Nowej Zelandii 86%. Bardzo często podczas spotkań z pracownikami dostaję pytanie, ile mogę zarobić, przystępując do pracowniczych planów kapitałowych. Wykorzystując dostępne w internecie kalkulatory PPK, widzimy, że przekazując 56 zł miesięcznie, w programach otrzymamy 1666 zł. Gdybyśmy sami odkładali te pieniądze bez wsparcia pracodawcy i dopłat państwa, udałoby nam się odłożyć około 700 zł. Obecnie mamy 19 instytucji finansowych oferujących pracownicze plany kapitałowe. Wśród nich mamy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, powszechne bądź pracownicze towarzystwa emerytalne oraz jeden zakład ubezpieczeń, Kompensę. Na uwagę zasługuje fakt, że Towarzystwo Ubezpieczeń oprócz możliwości gromadzenia pieniędzy dodatkowo oferuje ochronę ubezpieczeniową.